Przeszło 10 lat temu otrzymała angaż przy kultowym serialu TVN. Po długim okresie intensywnej kariery zniknęła jednak z show biznesu i słuch o niej zaginął, ale teraz wiadomo, co się z nią dzieje. Uwielbiana gwiazda z klasą powraca na salony. TVN przez cały sezon korzystał jej z talentu przy okazji hitowego serialu Brzydula, w którym grała Paulinę Febuł, narzeczoną serialowego Marka Dobrzańskiego. Maja Hirsch po zakończeniu zdjęć do produkcji wystąpiła jeszcze w wielu filmach i serialach. Jej ostatnim angażem była rola w serialu Bodo, opowiadającym historię aktora, piosenkarza i jednego z największych gwiazdorów okresu międzywojnia Eugeniusza Bodo. Po zakończeniu emisji zniknęła z ekranów na lata. Powróciła dopiero niedawno z okazji promocji serialu TVN 7 Zakochani po uszy, w którym zagra jedną z głównych ról. Gwiazda wygląda świetnie i nie może doczekać się pierwszego dnia zdjęć. Gwiazda TVN zniknęła na lata. Wiele osób zastanawiało się, co Maja Hirsch robi poza telewizją i dlaczego zniknęła z czerwonych dywanów. Okazało się, że był to jej świadomy wybór. Przede wszystkim skupiłam się na pracy w teatrze. Zagrałam duże role w dwóch sztukach. Pochłonęło mnie to. Mam natomiast świadomość, że o tym się mniej pisze i mówi. Poza tym, nie mam specjalnej potrzeby, żeby rozgłaszać to, czym się zajmuję. Oczywiście, gdy ktoś mnie pyta o spektakle, chętnie o nich opowiadam, ale to nie odbija się tak szerokim echem, jak serial czy film. To, że mogłeś odnieść wrażenie, że zniknęłam z show biznesu, wynikało też z tego, że przewartościowałam wiele rzeczy i zmieniłam trochę myślenie, nie tylko o zawodzie, powiedziała aktorka w rozmowie z Plejadą. Wyjawiła także, iż nie mogła dalej pracować nad wieloma rzeczami naraz. Taki system bardzo ją męczył i w pewnym momencie uznała, że czas na zmiany. Redakcja Pitio.pl z niecierpliwością czeka na efekty jej nowej pracy. Kiedyś wydawało mi się, że mogę robić kilka rzeczy na raz. Zawsze czułam się z tym niezbyt komfortowo. Ale przymykałam na to oko i mówiłam sobie, jakoś to będzie. Wiedziałam, że to zaraz minie i znowu będę mogła skoncentrować się na jednym, ważnym dla mnie przedsięwzięciu. W pewnym momencie zrozumiałam, że to nie moja droga. Uwielbiam skupić się na jednej rzeczy i w pełni oddać jej serce, czytamy. Zakochani po uszy, jak zapowiadali wcześniej producenci, na początku tego roku Zakochani po uszy trafią do widzów. Rąbka tajemnicy w kwestii jego fabuły i bohaterów ujawnił Krystyna Lasoń. Zakochani po uszy to nowy, świeży format. Dlatego duży nacisk kładziemy na stworzenie nowoczesnej rzeczywistości, w której odnajdą się zarówno starsi, jak i młodsi widzowie. Nasi bohaterowie są na przykład aktywnymi użytkownikami social mediów, a na końcu każdego odcinka pojawią się sekwencje Instastories nakręcone przez różnych bohaterów serialu, czytamy na stronie internetowej TVN.